Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski. Szanowni Państwo, rozpoczął się sezon urlopowy. Dla dzieci i młodzieży to czas radości i wakacyjnych zabaw. Wiele z nich będzie spędzać wolny czas na terenach wiejskich, w rodzinnych gospodarstwach rolnych, w zagrodach agroturystycznych, a także na koloniach i obozach. Jednocześnie należy pamiętać, że szczyt sezonu urlopowego pokrywa się ze szczytem prac polowych w rolnictwie. W tym okresie wszędzie jest mnóstwo pracujących maszyn, a na drogach wzmożony ruch kombajnów i ciągników. Już to stwarza wiele niebezpiecznych sytuacji. Należy do tego dodać częste zmęczenie rolników trudnymi warunkami pogodowymi oraz stres związany z troską o zbiory. To w połączeniu z większą skłonnością do nieuwagi wśród wypoczywających dodatkowo zwiększa ryzyko wypadków. Szanowni Państwo, korzystajmy z uroków polskiej wsi, wspaniałych i zróżnicowanych krajobrazów, ale zachowajmy ostrożność na wiejskich drogach, polach i w gospodarstwach rolnych. Ustąpmy miejsca przemieszczającym się maszynom rolniczym. Dzięki ciężkiej pracy rolników, Zwłaszcza podczas żniw, mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. Do rolników z kolei apeluję, aby szczególną uwagę zwracali na dzieci. Pracujące i obracające się maszyny są dla nich szczególnie interesujące. Dlatego zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo dzieci, które jest sprawą nadrzędną przy wykonywaniu wszelkich prac w gospodarstwie. Praca w rolnictwie. To nie tylko kontakt z różnymi maszynami i urządzeniami, to także bezpośredni kontakt ze zwierzętami hodowlanymi. Pamiętajmy, że są to często duże zwierzęta, które mogą w nieprzewidywalny dla nas sposób reagować na gwałtowny hałas czy inne niespodziewane bodźce. Stwarza to zagrożenie dla każdego, kto znajduje się w pobliżu. Korzystając z okazji, pragnę dodać, że do systematycznego zmniejszania się liczby wypadków w rolnictwie przyczyniają się konkursy Bezpieczne gospodarstwo, które od lat organizowane są dla dzieci, młodzieży i właścicieli gospodarstw przez kasę rolniczego ubezpieczenia społecznego. W wyniku tej cennej inicjatywy poprawiło się oznakowanie miejsc niebezpiecznych na terenie gospodarstw. Dzięki czemu łatwiej jest je zauważyć i zachować większą ostrożność. Szanowni Państwo, wypoczynek na wsi to wspaniała rzecz, a praca na roli to bardziej pasja niż zawód. Pracujmy i odpoczywajmy rozważnie. Niech wakacyjny nastrój nie pozbawi nas ostrożności. Czesław Siekierski.